Zrobię wszystko tak, jak umiem, jak zawsze. Za rezultat nie ręczę, ale postaram się. Mam nadzieję, że mnie za to nie wsadzą. Za czynienie dobra nie wsadzamy. Onet dotarł do informacji, z których wynika, że wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak osobiście nadzorował zorganizowaną akcją pomawiania i dyskredytowania sędziów przeciwnych zmianom w wymiarze sprawiedliwości. Ofiarami nagonki padli m.in. głośni krytycy polityki PiS sędziowskiego stowarzyszenia Justitia, w tym jego prezes profesor Krystian Markiewicz oraz sędzia warszawskiego oddziału organizacji Piotr Gonciarek. Akcją szczucia na sędziów na polecenie wiceministra kierowała niejaka Emilia, prywatnie związana z jednym z pracowników KRS. Kobieta masowo publikowała w mediach społecznościowych kompromitujące sędziów anonimy. Z zapisów rozmów, do których dotarł Onet, wynika, że wszystko działo się za wiedzą i na polecenie wiceministra Piebiaka. Dzień dobry, panie ministrze. Czy informacje są przydatne i czy coś z nimi robimy? Ja to już kiedyś dostałem, ale nie miałem pomysłu, jak wykorzystać, więc nie wykorzystałem. Jeśli pani ma, to świetnie. Pomysł mam taki. Rozesłać to anonimowo do wszystkich oddziałów Justitii i do samego zainteresowanego. Gazety odpadają, bo brak dowodu. Myślę, że da i pomoże. Ważne, żeby się przeszło choćby i po Justitii, z kim mamy do czynienia. Ludzie to rozniosą, a Markiewicz przygaśnie, wiedząc, co na niego jest. Pogadam z dziennikarzami i porozsyłam pisma. Anonimowo, mailem, ale i listami. Jedyny problem to nie mam adresów i maili. Zrobię wszystko tak, jak umiem, jak zawsze. Za rezultat nie ręczę, ale postaram się. Mam nadzieję, że mnie za to nie wsadzą. Za czynienie dobra nie wsadzamy. By pomóc kobiecie w rozsyłaniu anonimów, wiceminister Piebiak przekazał jej dane kontaktowe sędziów z warszawskiego oddziału Justitii. Łącznie na temat profesora Markiewicza rozesłano około 2,5 tysiąca maili i listów z pomówieniami. Dopiero skończyłam wysyłanie maili. Część adresów mailowych jest nieaktualnych, bo odrzucają lub są zmienione. Jutro zliczę, ile poszło, ale bardzo dużo. Myślę, że około 200. Postaram się wziąć jutro za listy do sądów, jak dam radę, bo padam z nóg. Dobranoc. PS. Żądam podwyżki. Dziękuję bardzo. Teraz trzeba wypocząć, by dalej walczyć o dobrą zmianę. O podwyżce się pomyśli. Wiceminister Piebiak i Emilia koordynowali również medialny atak telewizji publicznej na sędziego Piotra Gonciarka, członka warszawskiego oddziału Justitii. Dziennikarz Wenerski złapał kontakt z panią od sędziego Gonciarka. Może wybuchnie mała afera w programie Alarm. Mam nadzieję, że nie zawiodłam. Serdecznie pozdrawiam i życzę miłego weekendu. Pani Emilio, ja się mogę jedynie bardzo cieszyć i być wdzięcznym za tak pięknie i z rozmachem prowadzone czynności. Idzie pani jak burza. Pozdrawiam serdecznie i również udanego weekendu życzę. Wszystko, co ja otrzymałam, otrzymałam z jego woli. Tak on chciał, więc to zrobił. Internetowa znajomość z sędzią zmieniła jej życie w piekło. Czy wykorzystał pan swoje stanowisko, swoje koneksje do tego, żeby doprowadzić do skazania 20-letnich kobiet? Chodzi o sprawę Poli F., która przegrała z sędzią Gonciarkiem sprawę o zwrot udzielonej jej przez niego pożyczki. Wiceminister Piebiak nie krył radości po emisji reportażu. Jak program, panie ministrze? Super. Właśnie przesyłam szefowi, by i on się ucieszył.